Cześć nam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony zwracam się z kolejny odcinek Super Survival na Survivalu. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy robić to, co robiliśmy uwagi na poprzednim odcinku. Tak, ale w sumie nie do końca, ponieważ będziemy robić razy dwa. Ponieważ ja muszę mieć wszystkiego dwa razy więcej, dwa razy mocniej, dwa razy szybciej, cokolwiek to by nie znaczyło. Wiecie lub nie wiecie, że mam przygotowanych 6 czaszek czarnego szkieletu, moi drodzy. No i dzisiaj mam zamiar z nich zrobić użytek, bo w końcu wkroczyliśmy w erę, w której mamy czarny szkielet, połowę czarnych szkieletów, w której mamy Witherów, czyli mamy beacony, tak? Dokładnie. Niestety, jak widzicie, jestem ubogi w tym momencie w surowce, więc na mocne efekty sobie raczej pozwolić nie mogę. Mam nadzieję, że oglądaliście odcinek uwagi i wiecie, co się stało z moimi surowcami, tak? Dałem je na potrzeby beacona w wiosce. Gdzie jestem w ogóle? Bo część z was może nie wie, bo był livestream, którego nie wszyscy w sumie obejrzeli. I stworzyłem tort go-kartowy, moi drodzy. To jest tort go-kartowy, będę jeszcze tutaj dorabiał pułapki, będę tutaj dorabiał jeszcze skróty, będę tu jeszcze dorabiał jakieś ozdoby. I będę chciał zrobić tutaj wyścigi na czas. Będzie to tak wyglądało, że każdy będzie zaczynał z tego miejsca, tylko tą metę trzeba będzie przebudować jeszcze na wełnę normalną. I będzie trzeba, wiecie, jak najszybciej tutaj, prawda, przeslalomować czy coś takiego po lodzie. Akurat pies musi mi szczekać. I kto pierwszy dojedzie do mety w najkrótszym czasie, ten zostanie, moi drodzy, tutaj go-kartowym mistrzem i tak dalej. Także będę tutaj sobie powoli każdego zapraszał i będę każdego jakoś upychał, powiedzmy, w odcinku czasy tam najlepsze i tak dalej. Będzie można kilka podejść robić i tego typu sprawy. Tor nie jest za długi, żeby się dało go ładnie tutaj przejechać, prawda? No i tak to wygląda. Na razie nie można go przejechać z powrotem, bo niestety nie da się wpłynąć na ten piksel jeden, który tutaj jest. Więc w tym momencie ruszymy. Ruszymy do najbliższego portalu, czyli w sumie najbliższego portalu, który jest w moim domku. I wybierzemy się do Netheru, ponieważ chciałbym przetestować sposób zabijania Witherów bezstresowy, czyli przy użyciu bedrocka. Ponieważ w ten właśnie sposób pokonaliśmy tego Withera na poprzednim odcinku uwagi, do którego w sumie was odsyłam. Chyba w karcie będzie ten odcinek, czyli tutaj, jeśli dobrze myślę. I chciałbym was dzisiaj prosić o zostawienie łapki w górę, moi drodzy. Chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i napisali komentarz oczywiście. Standardowo, taka moja prośba. Motivation and you. Czyli można by tak przerobić to jakoś, nie? Dobra, chodźmy do naszego jajoportalu. Czy ja wszystko dobrze nagrywam? Wszystko wspaniale, super hiper nagrywam. Także dobra, jesteśmy w Netherze. Generalnie potrzebuję jakiegoś Soul Sanda, także musimy znaleźć sobie Soul Sand. Wejście na ten bedrock jest w tym miejscu. Będę musiał tylko sobie ściszyć Minecrafta tak, żeby tego Withera nie było za bardzo słychać. Co drogo, mam jeszcze zatkany nos, moi drodzy, jakoś tak, także mogę dziwnie brzmieć, mam nadzieję, że brzmię normalnie. Ale niestety mówię tylko ustami, wiecie, w tym momencie. Jest! Dobra, idziemy po tego Soul Sanda. Kurczę, nie przygotowałem się, szczerze mówiąc, aż tak bardzo, jakbym chciał. W ogóle mam na sobie słabą zbroję, jakiś słaby miecz w ogóle. Nie wiem, o co chodzi, wiecie co? Strasznie się nie przygotowałem. Skarćcie mnie za to w komentarzach. Ale grzecznie i kulturalnie, tak? Tak, bez żadnych przezwisk, bo się popłaczę. XDDDDD5. Pan Enderman, siemano. Mnie nie będzie ciatkować, mam nadzieję. Dobra, na szczęście sobie nas odpuścili. Ty nas też nie zaatakujesz, prawda? Nie! Czemu mu spojrzałem w oczy? No, nie wiem, chodź tu, cwaniaczku, teraz tak. Tak cwaniakujesz, ziomek. Dasz mi perełkę, mam nadzieję. Bo nie chcę mi się jej kupować za 6 emeraldów u NPC-tów. Strasznie drogo, NPC-ty, sprzedawajcie taniej. Dobra, jesteśmy przy Soul Sandzie, także teraz musimy sobie zabrać. I dwa razy. Dwa razy pięć, dobra, wezmę za zapas w każdym razie. Czyli powinniśmy wziąć 10, troszkę więcej, wydaje mi się, że weźmiemy sobie tak, może na przyszłość. Nie wiem, kto by chciał w przyszłości jeszcze jakieś. No ja bym chciał trochę Witherów jeszcze w przyszłości pokonać. Także weźmy sobie te 15 sztuk, nie wiem, co to było te. Naprawdę, nie wiem. Tak mi się strasznie wymsknęło w ogóle. Także dobra, lecimy teraz prędzej do tego miejsca, gdzie będziemy respić naszego Withera. Już biegamy, moi drodzy, po schodkach do góry i za chwilę będziemy respić naszego Withera. Pierwszego w sumie z dwóch. Zio twierdzi, że można tutaj dwa Withery naraz pokonać. Boję się to testować, wiecie. Zrobimy to z jednym. To jest dokładnie to miejsce. W tym miejscu zginął pierwszy survivalowy Wither. I myślę, że następny. Drzwi trzasnęły, nie wiem, co się stało w tym momencie, przepraszam bardzo. Ale tak, weźmy sobie teraz nasze główki. I bylebym ja go dobrze, kurczę, zrespił. Czy to było? W sumie możemy takiego Withera z Cobblestone'a zrespić. Czemu by nie? No zobaczcie, jaki piękny, nie? Jaki on jest świetny. Dobra, nieważne, zrobiłem sobie screenshota na miniaturkę. Tak, to było przeciąganie czasu tylko. Dobra, to było jakoś tak. Czyli tak i w ten sposób musimy tego Withera zrespić. I słuchajcie, kładziemy jedną czaszkę, drugą czaszkę. I kładziemy za 3, 2...
I słuchajcie, autoreklama w trakcie odcinka, bo czemu by nie zrobić. O łapki w sumie już prosiłem, ale moi drodzy, mam fanpage od jakiegoś czasu i tam nie dogłębną się posty odnośnie tego, kiedy będę rozmawiał z widzami na TeamSpeaku i na jakim sumie TeamSpeaku będę rozmawiał. Także zafollowujcie sobie i Instagrama też możecie zafollowować, bo Instagrama też chciałem powiedzieć, pomyliłem formułkę, przepraszam. Scenariusz tutaj nie napisany jest, więc wiecie. No ale lecimy z cwaniaczkiem, nie? Źle go położyłem. Dobra, jest, jest, dobrze. Tylko muszę go czym prędzej... Aj, nie, źle położyłem! Nie, 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 nie! O nie, 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 naprawdę. Jest niebezpiecznie. Tu-tu-tu-tu-tu. Wider rzeczny, tu-tu-tu-tu-tu-tu, jest niebezpieczny. Kurczę, źle go położyłem. Gdzie ty jesteś, Wider? Kto ty jesteś, Wider mały? Jaki znak twój? Coś tam, coś tam. Dobra, stary, już nie latasz. Już nie jesteś taki cwaniaczek, jak nie latasz, nie? Byle nie paść, bo mam za dobre itemy, żeby paść. Halo? Dobra, muszę zjeść, bo musi mi się regenerować życie cały czas. Bo w takich prot 3 i 4 myślę, że przeżyję, jeśli będę z nim cały czas walczył. Ale tu zgrifowaliśmy! No nie! No... Co tu się... Co? Ender chest! Nie! Mój Ender chestku, czemu mi to zrobiłeś? No ja nie wierzę, no wiedziałem, że jakiś fail musi być na tym odcinku. Kurczę, dobra, wiecie co? Usuniemy się stąd czym prędzej chyba. Połatam trochę, żeby nie było, bo ostatnio w ogóle dostałem bluzgę, wiecie? Powiedzieli, że grifuję Nether. To nie, żeby to nie była prawda, no ale... Ale zostałem zbluzgany za to. Znaczy zbluzgany, no bez przesady. Mówię teraz, jakby na mnie krzyczeli. Po prostu powiedzieli, Cyfer, robisz syf w Netherze. Tak, w skrócie brzmiała tak wiadomość, także... jeszcze powiedzieli, ogarnij się i grifuj mniej. Albo nie grifuj. Dobra, ale w tym momencie zakładziemy naszego Widera za 3... 2. I teraz powinna być kolejna autoreklama, ale nie jestem taki chamski, więc kładę głowę. I to powinno zadziałać dobrze. Może lepiej się odsunę, bo nie chciałbym dostać wybuchem w łeb. Please. Jest, ten jest... I no, nie, no znowu! Dobra, ten jest dobrze, bo ten się ruszać nie może. Ten jakoś nad bedrock wleciał. Co, ty zniszczyłeś bedrock, stary? Wariat, kurczę. Póki nie zniszczy cobblestone'a, po co wam jest dobrze. Dobra, ubijamy go czym prędzej, bo naprawdę... A myślałem, że dzisiaj nie powalczę z Widerem. Nie byłem mentalnie gotowy na to, ale jednak się stało. Dobra, 16 level i mamy, moi drodzy, 2 nether world. Ale wyjdziemy z netheru, żeby zrobić sobie z tego wyjątkowy, prawda... Beacon! Lamp... Nie, co to znaczy beacon w ogóle? To taka lampa, co świeci w górę, nie? Cyfer jego rozkminy. To tak powinienem nazwać tą serię. Rozkminy Cyfera, kurczę. Bo w większości odcinków tak mam, nie? W ogóle podgłośnij se Minecrafta. Czemu grasz bez dźwięków, tak? Bo co? Bo Wider krzyczał głośno? To nie można, nie? Ja w ogóle będę musiał tyle farmić, kurde, żelaza. Tak, może w końcu farmę złota zrobię? W sumie napiszcie, czy chcecie farmę złota. Tak, to jest dobry pomysł. W ogóle jestem trochę czerwony na kamerce, widzę tutaj, moi drodzy, z tego miejsca. Jestem po live'ie. Tak, jestem po live'ie. Cała ta... Cyfer nie nagrywa w dniu dzisiejszym. Co znaczy dzisiaj? Cyfer nagrał w niedzielę sobie, wieczorkiem, tak, jeśli ktoś pyta. Tak, to tu jest mój... Moje żelazo. Love you, żelazo. A tutaj mamy kolejne składniki na 2. Super. Bikany, które będę nosił ze sobą w sumie jeden, a jeden będzie spoczywał sobie pod moją górą. Jeden będzie z tego, co kojarzę, hejsta miał dawać, a jeden będzie dawał inny efekt i mamy je. Słuchajcie, znaliśmy sobie je do naszego domeczku czym prędzej. Skupiłem łóżko. Oh no, ej, muszę się przespać w którymś z domów. Tam jest creeper, no nie, to jest nieporozświetlane nadal. Ostatnio na to zwróciłem uwagę, że niektóre miejsca na domkach są nieporozświetlane tutaj w wiosce, także... Trzeba będzie to, kurczę, poświetlać. Nie wiem, czy ja się tym mam zająć, czy Aga i Zio się tym zajmą. Nie ma łóżka w iglo. Dobra, muszę skorzystać. Dobra, nie ma ich chyba. Nie ma ich chyba, więc chyba mogę skorzystać. Aga, jak coś to... Kurczę... No nie mogę, no bo jej set home'a zniszczę, ona nie będzie wiedziała. Dobra. Na pewno macie gdzieś wełnę. Na pewno macie gdzieś wełnę. Ja przepraszam bardzo, no ale... Dobra, macie wełnę, tylko której macie najwięcej, tak żeby...
Oh no, dobra, light brew, raz, dwa, trzy. Przepraszam was, ja wam mogę oddać później, jak będzie problem, naprawdę. Czy to był zombie? Nie, to mi się zdawało, że zombie był. Dobra, nie będę im właził kurczę po domu, no bo znowu będzie, że coś kurczę sprawdzam jakoś nielegalnie czy coś. Przepraszam, no ale teraz jest sytuacja kurczę kryzysowa, no widzieliście sami. Zapodziałem gdzieś łóżko, nie wiem gdzie, możecie napisać w komentarzach, w której minucie łóżko było widać, okej? Okay? Bo jest to bardzo ważne, dobra, weźmy sobie bikony tutaj. Uwaga, śmietnik, tak, do śmietnika włoży. Wyjdę sobie przez dom zio. Okej. Okay. Zamknąłem tam? Dobra, zamknąłem, tak żeby nikt ten nie wszedł. A tutaj my jeszcze sobie siedzą. Dobra, Jumbus mnie złapał, także możemy sobie przez ogrodzenie wejść. Teraz furtki są już w ogóle niepotrzebne dla nikogo. Także dobra, mamy łóżko, mamy wszystko. Dwie sztuki obsydianu, nie mamy derchesta teraz żadnego. Oj, chyba będzie trzeba w końcu się wybrać, kurde, na Endermany jakiś normalny, powiem wam szczerze. Dobra, tu jeszcze trzyma mnie efekt, póki co. Subskrypcja o godzinie 21:53. No, przed odcinkiem zostawiłeś łóżko. Gratulacje, Cyfer, w ogóle, nie? Przymierzał się do odcinka, wiedział, że będzie odcinek, dzisiaj robił, zostawił gdzieś łóżko sobie, nie? Straszna sprawa, w ogóle dzisiaj będzie trochę cień w odcinku, więc tak postaram się, żeby ten odcinek był trochę przycięty w pewnych momentach, żeby uniknąć sobie niektórych bezsensownych ścieżek tam, gdzie plotłem bzdury, także no. Ej, no weźcie, bo mi naprawdę łzy poleciały. A i tak mam zatkany nos. Czuję się, jakbym nie miał nosa, jakby normalnie jak Voldemort w tym momencie wyglądał, wiecie? Będę się jeszcze śmiał tak. No, generalnie. Tak to powinno być. Dobra, także lecimy teraz. Ustawimy je sobie tutaj. Ustawimy sobie dwa, dobra, wyrzucę ten obsydian. Muszę pójść do domku sobie otworzyć Ender Chesta, bo Ender Chest tam w domku właśnie trzymam wszystkie moje surowce. Trochę słabo, szczerze. Tak jakbym stracił ten Ender Chest, to już w ogóle byłoby kiepsko ze mną. Tych surowców nie mam zamiaru wydawać generalnie. Będę wszystko z żelaza tworzył. Także niedługo spodziewajcie się jakieś ulepszenia farmy żelaza, coś czuję. Trzy. I teraz tak, powinienem jeszcze zrobić, jeśli chcę mieć dwa zasilone. Z tego co kojarzę przynajmniej, tak to działa. Hasty speed, okej, okay, mamy hasty speed i hasty speed. Także tu weźmiemy sobie hasta. Jedynkę, niestety tylko. A tu weźmiemy sobie speeda. No i zasięg nie jest niestety za duży. Także będzie speed na blisko i haste na blisko. Jest to jakiś efekcik, no na razie nie stać mnie na całą kurczę piramidkę na wysoki poziom. W przyszłości będzie i będziemy sobie tutaj mieli jump boosta i tego. No już kurczę w domku nie sięga. Ma naprawdę mały zasięg, kiedy jest na niskim poziomie. Ale już niedługo, moi drodzy, będziemy mieli na najwyższym poziomie. Tylko muszę, jak mówię, przetransportować się do farmy żelaza w najbliższym czasie. I właśnie w tym celu będę się tam wybierał jakoś jeszcze, może dzisiaj się tam wybiorę. Nie na odcinku już, bo nie chcę waszego czasu marnować. Bo chciałem tylko kwintesencję odcinka wam zamieścić tutaj. Znowu farma? Farma działa dobrze, wiecie, tak swoją drogą. Jeszcze wspominając na koniec. Także mamy nasze dwa bikony, moi drodzy. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Później ustawię sobie tu jakieś szkło. Ja was tym, prawda, kosmicznym, niczym Gwiezdne Wojny akcentem kopiując czyjeś powiedzonko, chciałbym w hipernapędzie tutaj pożegnać. Dziękować wam za oglądanie i przypomnieć jeszcze raz o łapce w górę. Do zobaczenia wszystkim.